Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na program Gość Dnia. A dziś w studio jest z nami Dariusz Bobrek, witam pana serdecznie. Jest pan dyrektorem niepublicznego liceum ogólnokształcącego w piłce ręcznej SMS Zagłębia Lubin. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, liceum z powodzeniem działa już od 4 lat, a w tym roku ruszyła rekrutacja do niepublicznej szkoły podstawowej i o tym będziemy dziś rozmawiać. Ale słowem wstępu proszę powiedzieć, jak wygląda nauczanie w liceum w dobie pandemii? No, w tej chwili wygląda prawie normalnie, jako że jako szkoła mistrzostwa sportowego mamy możliwość prowadzić zajęcia sportowe stacjonarnie, czyli na obiektach, które wynajmujemy od RCS-u, więc nasi uczniowie wszyscy w tej chwili, i nie tylko piłkarze ręczni, ale również piłkarze nożni, lekkoatleci czy łyżwiarze szybcy, mogą normalnie trenować i trenują. Poza tym mamy zgodę odpowiednich związków sportowych, polskich związków sportowych, na prowadzenie rozgrywek we wszystkich tych dyscyplinach i nasi uczniowie nie tylko trenują w ciągu tygodnia, ale w ciągu weekendów rozgrywają swoje zawody sportowe w odpowiednich ligach i po prostu jako szkoła jesteśmy do tego nie tylko zobligowani, ale także mamy taką możliwość. Rozporządzenia ministra edukacji czy zdrowia pozwala nam na taką działalność. Mhm. A jak pandemia wpływa na kondycję uczniów? Czy jest jakaś różnica, czy jednak w państwa szkole nie widać? No, nie stwierdzamy raczej jakichkolwiek problemów występujących na tle tego, że uczniowie się nie spotykają, jako że się spotykają. Spotykają się codziennie na treningu według ustalonego planu lekcji, natomiast w pozostałych zajęciach uczestniczą jako nauka, w nauce zdalnej, po prostu siedzą w pomieszczeniach swoich domowych czy internatowych i uczą się razem z naszymi nauczycielami. Od września rusza szkoła podstawowa. Proszę powiedzieć, na jakim etapie obecnie jest rekrutacja? I znowu tutaj jako Szkoła Mistrzostwa Sportowego mamy możliwość przeprowadzenia rekrutacji. Możemy wynajmować normalnie obiekty, na których nasi przyszli uczniowie wykonują testy sprawności fizycznej. Poinformowałem tylko o takim zdarzeniu, że u nas będzie występować odpowiednie organy, mam tu na myśli kuratorium czy organ prowadzący szkołę i nie otrzymałem żadnej informacji zwrotnej, że jest to niezgodne z jakimikolwiek przepisami. Także ta rekrutacja już trwa. W tej chwili można powiedzieć, że mamy po przeprowadzonych testach sprawności fizycznej około 140-150 już podań o przyjęcie do szkoły. Już po testach sprawnościowych? Tak, ale jesteśmy jeszcze w tej chwili w trakcie dalszych. Na przykład 15 maja następne testy wystąpią. Mam na myśli tutaj piłkę ręczną. Jesteśmy w trakcie rekrutowania z tenisa ziemnego, z tańca, z łyżwiarstwa szybkiego i z lekkoatletyki. Natomiast z piłki nożnej działamy w porozumieniu z Akademią Piłkarską KGHM Zagłębie Lubin. I tam też również są w tej chwili wykonywane testy naborowe. A które dyscypliny są najbardziej oblegane? Kierunki? Z mojego rozeznania w tej chwili, no tak zawsze bywało, że najbardziej dzieci lubią gry zespołowe, czyli i piłka nożna, i piłka ręczna wiodą w tej chwili prym, ale pojawiają się także już po tych testach, które się odbyły, podania o przyjęcie do tych pozostałych dyscyplin, do tych oddziałów o pozostałych dyscyplinach sportowych, tak jak mówiłem, łyżwiarstwie szybkim, zwrotkarstwem, pływaniu, z lekkoatletyki, z tenisa ziemnego i z tańcu. No, największy problem w tej chwili to, bo samo wynajęcie obiektów to mamy taką możliwość, ale niestety basen czy pływalnia jest całkowicie zamknięty, więc tu spływania mamy trochę problem, ale czekamy na odwieszenie wszystkich obostrzeń dotyczących właśnie takich obiektów sportowych i wtedy odpowiedni człowiek, mam to na myśli trenera, który tym się będzie zajmował, przeprowadzi taką rekrutację. Zachęcamy wszystkie dzieci, wszystkich rodziców chętnych o zjawienie się na miejscu przeprowadzania testów sprawnościowych. Dokumenty, które są potrzebne do złożenia w szkole, znajdują się na stronie szkoły. Jest to sms@zaglebie.lubin.pl w zakładce rekrutacja.
Tam są odpowiednie dokumenty, które trzeba wypełnić. Można je wypełnić elektronicznie i odesłać na ten adres. Można je, na adres szkoły raczej można także to zrobić osobiście, składając je w szkole, ewentualnie. Już podczas testów naborowych można dać trenerowi taki wypełniony dokument, które tam, te testy są już wydrukowane i można również zanieść również te podania o przyjęcie do siedziby organu prowadzącego, czyli do MKS Zagłębie Lubin, gdzie jest odpowiedni punkt. Jakie predyspozycje powinny posiadać dzieci, które chcą uczęszczać do Państwa szkoły? No przede wszystkim muszą wyrazić chęć uprawiania jakiejkolwiek, już nie mówię, że kierunkowej dyscypliny sportu, bo dla tych najmłodszych dzieci staramy się zrobić taką szeroką paletę zajęć sportowych. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie dzieci i nie wszyscy rodzice, bo rodzice również o tym decydują, już w tak młodym wieku ukierunkują się na jakąkolwiek dyscyplinę sportową, więc staramy się to szeroko przedstawić tymi wszystkimi, co już wspomniałem wcześniej, dyscyplinami sportowymi i przez te pierwsze 3 lata nauki w okresie wczesnoszkolnym dziecko wybierze po prostu, co będzie dla niego najbardziej odpowiednie, co najbardziej mu się będzie podobało. A te zajęcia będą urozmaicone, to jeżeli na przykład ktoś deklaruje, że chce być tylko na przykład piłkarzem ręcznym, owszem, będzie to klasa o profilu piłki ręcznej, ale w jej programie znajdą się wszystkie te dyscypliny, o których wspomniałem wcześniej. Także dziecko może być w ciągu tygodnia na treningu piłki ręcznej, czy na treningu pływania, czy na treningu lekkoatletyki. Chcemy, żeby to było takie ogólnorozwojowe. Ogólnorozwojowe jak najbardziej poprzez zabawę. A dopiero od klas już ściśle 4, 5, 4, 8 wtedy już wybierze po prostu dany uczeń to, co będzie chciał w przyszłości dalej kontynuować i uprawiać dany sport. A ile razy w tygodniu będą odbywać się lekcje wychowania fizycznego? No jest tu tego dużo. I ile dużo będzie też treningów? Jest tu tego dużo, bo jest aż 16 godzin tygodniowo. Jest a w porównaniu do zwykłej szkoły podstawowej? 4. To jest bardzo duża różnica. No 4 razy więcej. Ale na plus. No oczywiście. W związku z tym będziemy oferować treningi, wychodzi na to, że dwie jednostki, czyli dwie godziny lekcyjne to by był trening, prawda? Ale że z tego mamy 16, więc braknie nam tygodnia. Mogą się zdarzyć trzy lekcyjne treningi, ewentualnie możemy również jeszcze proponować zajęcia sobotnie, jako że dzieci mogą uczestniczyć w rozgrywkach ligowych, które zazwyczaj odbywają się w sobotę albo w niedzielę, weekend i wtedy mogą te dodatkowe godziny jeszcze wykorzystać ściśle do określonych tam zawodów sportowych czy meczów. Mhm. To proszę jeszcze powiedzieć, do kiedy trwają zapisy, do kiedy można się zgłaszać? Chcielibyśmy zamknąć zapisy do końca maja, ale jako że mając na względzie, jak to wyglądało w poprzednich latach, jeżeli chodzi o rekrutację do liceum, to możemy w każdej chwili wyznaczyć termin testów dodatkowych. Po prostu informacja następuje od strony rodziców czy od strony uczniów, że wyrażają chęć jeszcze w czerwcu, czy na przykład nawet w sierpniu. W związku z tym organizujemy dodatkowe nabory i nie ma w tym żadnego problemu. Warto wspomnieć, że mimo że jest to szkoła niepubliczna, to rodzice nie będą ponosić żadnych kosztów. Nie. Rodzice nie będą ponosić żadnych kosztów wczesnego. Mogę powiedzieć, że w tej chwili, jeżeli chodzi o liceum, wyposażamy uczniów w sprzęt sportowy odpowiedni do treningu i do gry. Zapewniamy to. Zapewniamy także jeszcze posiłki w postaci obiadów i współfinansujemy, no teraz to akurat jest mało możliwe, ale współfinansowaliśmy wypoczynek letni lub zimowy w postaci obozów sportowych. Część kosztów ponosili rodzice, część kosztów ponosiła szkoła. Mhm. To może na sam koniec niech Pan jeszcze powie o sukcesach szkoły. Jakie do tej pory udało się osiągnąć w tej 4-letniej karierze liceum? Mamy medalistów Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w łyżwiarstwie i w lekkoatletyce. Mamy zawodników z piłki nożnej, którzy zostają powołani do kadr narodowych Polski w odpowiednim roczniku swoim U17, U16 czy U18.
Mamy zawodników, którzy uczestniczą już w treningach pierwszych drużyn, zarówno w piłce nożnej, jak i w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. W tej chwili jesteśmy w trakcie organizacji dalej rozgrywek centralnych, jeżeli chodzi o szczególnie na przykład o piłkę ręczną, i uczestniczymy w mistrzostwach Polski, czy to juniorów, czy juniorek, czy mistrzostwach Polski juniorów młodszych, juniorek młodszych, bo takich mamy uczniów w tych kategoriach wiekowych. No i w tej chwili rozgrywki trwają. Czyli taka szkoła od najmłodszych lat jak najbardziej jest przyszłościowa. No oczywiście. Więc zachęcamy wszystkich, aby złożyli podanie o przyjęcie i wzięli udział w testach. Tak, na stronie szkoły, tak jak wspomniałem, sms@zaglebie.lubin.pl, w zakładce rekrutacja są wszystkie podane terminy, które w tej chwili obowiązują. Ja, tak jak wspomniałem, będą dodatkowe jeszcze umieszczone. Umieszczone są też dane odpowiedniego trenera, który zajmuje się każdy osobna swoją dyscypliną sportową. Jest to trochę nazwisk z telefonami. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, zawsze do trenera może w każdej chwili zadzwonić i dowiedzieć się, jak to będzie wyglądać. No i jeżeli pojawią się nowe informacje dotyczące rekrutacji, terminu rekrutacji, oczywiście umieścimy je na stronie szkoły, ale tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś bardzo chce się dowiedzieć o więcej szczegółów, jak to będzie wyglądać, dzwoni do odpowiedniego trenera, uzyskuje informacje, czy to terminie naborów, jak wygląda nabór, co tam, jakie testy trzeba, próby bezsprawnościowe wykonywać, miejsce naboru. Także to wszystko jest w gestii rodzica. Zachęcamy do jak największego, czy jak największej liczby z Państwa, którzy chcieliby wysłać swoje dzieci do naszej szkoły. I tym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję panu za udział w naszym studio, w naszym programie. Dziękujemy. I do widzenia.